nowym Fordzie Mondeo debiutują pierwsze w europejskim sektorze motoryzacyjnym tylne, nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa. Zobaczcie, jak wyglądały próby. W razie kolizji pasy powiększają swoją objętość, aby rozproszyć siłę uderzenia 5 razy bardziej wydajnie niż w przypadku tradycyjnych pasów. Umieszczone są na obu skrajnych siedzeniach. Są dodatkowym zabezpieczeniem pasażerów tylnej kanapy, którzy dotychczas byli chronieni jedynie przez boczne kurtyny powietrzne, o ile auto było w nie wyposażone. W razie kolizji pasy powiększają swoją objętość, aby rozproszyć siłę uderzenia 5 razy bardziej niż w przypadku tradycyjnych pasów. Prace nad nadmuchiwanymi pasami bezpieczeństwa Ford prowadził przez wiele lat i po tysiącach prób i testów znalazły zastosowanie w najnowszym Fordzie Mondeo.